Pierwszy turniej finałowy o Mistrzostwo Dolnego Śląska Młodzików pozostawił Lubinianom spory niedosyt. We Wrocławiu podopieczni Daniela Dłużniakiewicza przegrali z tamtejszą Gwardią. Osłodą tej porażki było zwycięstwo nad Spartakusem Jawor. Proszę Państwa, zapraszamy na kolejny program Siatkarskie Zagłębie. Tym razem będzie nieco o młodzieży. Zapraszamy. Młodzicy Kuprum Lubin przyjechali do Wrocławia z zamiarem zgarnięcia kompletu punktów. Hala Gwardia okazała się jednak szczęśliwa dla jej gospodarzy. Na tamtejszym parkiecie podopieczni Daniela Dłużniakiewicza rozegrali dwa różne spotkania. Nieco w defensywie, w konfrontacji z siatkarzami ze stolicy naszego województwa i bardzo pewnie w ataku podczas spotkania z ekipą Marty Czyczerskiej. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby walczyć, żeby zrobić jak najlepszy wynik. To jest świetna przygoda dla chłopaków, być w finale, walczyć o złoty medal. Po to się trenuje, po to się walczy, więc przyjechaliśmy tutaj, żeby zrobić jak najlepszy wynik, a boisko zweryfikuje wszystko. Gwardia Wrocław i Kuprum Lubin zainaugurowały rozgrywki finałowe. Zespół Piotra Lebiody nie wykorzystał swoich największych atutów. Niemniej jednak zadziałał element w sferze mentalnej i dodatkowej motywacji w postaci własnej hali, co miało przekład na wynik 2-0 dla Gwardii, 25-17 i 25-14 w setach. Jeszcze nie pokazując w tym momencie wszystkich naszych możliwości na boisku, założenia taktyczne, no, pracujemy z tymi chłopcami, wiadomo, to są młodzi chłopcy, to są dopiero młodzicy, pracujemy z nimi tutaj, ciężko mówić o założeniach taktycznych, raczej o poprawnej grze technicznej, dobrej zagrywce, skutecznym, jakimś tam szczelnym bloku, udało się to wszystko zrealizować, stąd taki wynik. Duża różnica była, jeżeli właśnie chodzi o te umiejętności techniczne, którymi oba zespoły tutaj, które pokazywały na naszą korzyść, stąd taka po prostu przewaga, taka różnica. Na początku pierwszy set dobrze zaczęliśmy, ale później niestety nasze błędy własne skutkowały tym, że niestety no, daliśmy chłopakom kilka punktów, oni odskoczyli. Wiadomo, iż Gwardia jest faworytem, ale my na pewno łatwo skóry nie oddamy. W Lubinie na pewno będziemy się starać jeszcze bardziej, będziemy trenować mocniej. I myślę, że oni są naprawdę w stanie dokonania. Naprawdę nic wielkiego nie grają. Po prostu my popełniliśmy strasznie dużo błędów. Po krótkiej przerwie Lubinianie ponownie stanęli na wrocławskim parkiecie hali przy ulicy Krupniczej 15, aby walczyć o punkty przybliżające ich do upragnionego złotego medalu. Tym razem zmierzyli się z JKS Spartakusem Jawor. W tej konfrontacji nasza ekipa zagrała pewnie na zagrywce, a na przyjęciu podopieczni Daniela Dłużniakiewicza wykazali się sporą skutecznością. Ostatecznie Kuprum wygrało 2-0, 25-22 i 26-24 w setach. Bardzo trudny był ten pojedynek jeszcze ze względu na to, że sędziowie trochę nam nie dopisywali. Też popełnialiśmy trochę błędów, ale było ok. Gwardia Wrocław to Gwardia, nie? I też trochę u nas chłopacy są nieograni i też się przestraszyli niektórzy. W trzeciej konfrontacji gospodarze rozgromili Jawor 25-14 i 25-8. Aktualnie podopieczni Piotra Lebiody plasują się na pierwszym miejscu w finałowej grupie z 4 punktami na koncie. Kuprum zajmuje drugą lokatę z 2 punktami, a tabelą zamyka Jawor bez zdobyczy punktowej. Warto podkreślić, że zawodnicy grali przy gorącym dopingu licznej delegacji kibiców z Lubina w postaci rodziców i rodzeństwa siatkarzy. 5 marca zostanie rozegrany drugi turniej finałowy. Gospodarzem rozgrywek będzie ekipa Kuprum Lubin. Na dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w programie. Zapraszamy na kolejne edycje. Do zobaczenia.